Dzisiaj już 1 lipca, niesamowite jak ten czas pędzi, pędzi czas, świat pędzi, ale my chcemy się dzisiaj zatrzymać, otworzyć Boże Słowo, usłyszeć to, co mówi Bóg do nas, ponieważ to jest najważniejsze w naszym życiu. Zapraszam Ciebie na kolejny odcinek Przebudzenia 5 rano. Nie wiem, czy zetknąłeś się kiedyś z taką hojnością, która by Ciebie zdumiewała. Z takim sercem, kiedy ktoś Tobie błogosławił, czy finansowo, czy po prostu ugościł Ciebie, czy Tobie coś dał i Ty czułeś, że to było tak jakby nadmiarę, jakby więcej niż byś tego oczekiwał, więcej niż by w normalnej sytuacji inni ludzie tak postąpili. Ja widzę, że w Bożym Królestwie jest właśnie miejsce na takie obfite dawanie, na taką hojność, która by zdumiewała innych ludzi, ponieważ nasz Tata jest tak hojny, nasz Bóg w niebie jest tak hojny i On uczy nas tej hojności. Pokazuje nam różne sytuacje, różne momenty w życiu Jezusa, gdzie okazywał tą hojność względem innych ludzi po to, żebyśmy mieli pewien wzorzec. Nawet jeżeli żeśmy wychowali się w domu, gdzie nasi rodzice byli skąpi, i tutaj mówię właśnie nie tylko odnośnie pieniędzy, skąpi w okazywaniu uczuć, w poświęcaniu czasu, w pomaganiu innym ludziom, skąpi w udzielaniu jakiejś uwagi może Tobie, i na to nie mieliśmy wpływu, tak? Wychowaliśmy się w takim domu, a nie innym, ale możemy z Bożego Słowa uczyć się tej Bożej hojności, naszego Taty w niebie. On nas stworzył na swoje podobieństwo i pragnie, żebyśmy my również Go naśladowali w tej hojności. I dlatego dzisiaj otworzymy sobie Ewangelię Marka, 12 rozdział i przeczytamy od 41 wersetu aż do końca tego rozdziału. Jezus usiadł naprzeciw świątyni Skarbony i zaczął się przyglądać, jak tłum wrzuca do niej pieniądze, a wielu bogatych rzucało bardzo wiele. Przyszła też pewna uboga wdowa i wrzuciła 2 grosze. Wówczas przywołał swoich uczniów i powiedział im: zapewniam was, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż oni wszyscy, bo oni wrzucali z tego, co im zbywało, ona zaś sama w niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Jest tutaj mowa o hojności, jest tutaj mowa o takim szerokim życiu, można powiedzieć, tej wdowy, tak? Która nie patrzyła na to, że jej nie starczy, że ma mało, że może za chwileczkę umrzeć, tylko z serca dała Bogu to, co uważała za słuszne, ponieważ chciała uhonorować Boga. Ale ta cała historia pokazuje, jak inną ekonomią rządzi się nasz Bóg niż my ludzie. My liczymy wszystko, tak? Patrzymy, ile masz, jak dużo masz pieniędzy, jak dużo masz przyjaciół, jak dużą masz rodzinę, nie wiem, ile masz samochodów, albo jaką masz pozycję. Wszystko staramy się jakby mierzyć, mając taką miarkę liczbową. I jeżeli czegoś jest mało, to wydaje nam się, że jesteśmy ubodzy, albo że ktoś jest biedny. Tymczasem w tej historii Bóg jakby chce pokazać nam, że On patrzy inaczej. On patrzy, jeśli chodzi o nasz wysiłek, jakby mierzy nasz wysiłek, nasze poświęcenie, a nie konkretnie jakby ilość produkowanych przez nas rzeczy, tak, czy jakieś dobrodziejstw dla innych. I w tym przypadku ci bogaci, którzy przychodzili i dużo wrzucali, w oczach Boga wrzucili mniej niż ta kobieta, która wrzuciła 2 grosze. Ponieważ ich to mniej kosztowało, ich to mniej bolało, to było mniejsze poświęcenie dla nich. Bóg patrzy zawsze na serce, patrzy na motywację. I dla Niego dużo jest wtedy, kiedy my dajemy z siebie dużo, chcąc uhonorować Boga. Kiedy przeznaczamy jakąś część naszego życia dla Boga, dlatego że On jest dla nas ważny. I nawet jeżeli w oczach innych ludzi to jest mało, albo jeżeli to jest rozrzutność, albo jakaś głupota, tak jak w przypadku tej kobiety, pamiętacie, która wylała olejek nardowy na głowę Jezusa i nogi. I ona dała dużo, bo to było drogie, ale inni ludzie ocenili to niewłaściwie i powiedzieli, przecież ona mogła pomóc biednym, tak? Dlaczego ona tak zmarnotrawiła ten olejek? A w oczach Jezusa to miało wielką wartość. Tak samo tutaj też widzimy, to ma wielką wartość, ponieważ do tych pieniędzy czy do tego olejku jest załączone serce, motywacja, dlaczego ja to robię, po co ja to robię.
Jeżeli motywacja jest czysta, to w oczach Boga ma to wielką wartość. I to jest taka bardzo demokratyczna, można powiedzieć, idea pochodząca z Nowego Testamentu, gdzie każdy z nas ma równą szansę, czyli nie jest to uzależnione od tego, czy ty jesteś wykształcony, czy ty jesteś bogaty, czy ty masz jakieś możliwości, tylko wszystko jest uzależnione od twojego serca, a ty masz wpływ na to, jakie masz serce. Dlatego, że nasze serce jest oczyszczane, formowane w rękach naszego Boga. Jeżeli przychodzimy do Niego, nawet jeżeli jesteśmy z natury skąpi, albo właśnie wychowaliśmy się w jakimś domu, gdzie nas nie uczono tego hojnego dawania, to mamy teraz Ewangelię, mamy swojego Boga, do którego możemy przyjść każdego dnia i uczyć się od Niego tej hojności, uczyć się od Niego, co to znaczy dawać, co to znaczy dawać z dobrych motywacji. On może oczyszczać nasze serce, nasze spojrzenie na pewne sprawy, uczyć nas, że zasoby w Jego Królestwie nie są ograniczone. To nie jest tak, że jeżeli ja teraz dam, to mi nie starczy. Ta kobieta dała wszystko, co miała na swoje utrzymanie i w oczach ludzi zrobiła głupotę, ponieważ za chwileczkę umrze. Ale w oczach Boga nie zrobiła głupoty i Bóg nie pozwoli, by ona umarła, ponieważ jest powiedziane, że żeby dawać, ponieważ zostanie nam oddane miarą natłoczoną, utrzęsioną, tam nabitą, tak, aż z górką. Pan Bóg nie pozwoli, byśmy cierpieli biedę czy niedostatek tylko dlatego, że daliśmy z dobrego serca, dlatego, że daliśmy z dobrą intencją, żeby uhonorować Boga czy uhonorować innych ludzi. Oczywiście możemy być nierozsądni w tym rozdawaniu i też znam takich ludzi, którzy na przykład dają po to, żeby zasłużyć sobie na jakąś łaskę u Boga. Tak, to jest niestety w naszym kraju często spotykane, że ludzie myślą, że muszą ubłagać Boga, muszą go przekonać, by im pobłogosławił w czymś, żeby na przykład uzdrowił ich dziecko albo, nie wiem, dał im dobrą żonę czy męża i próbują jakby przekupić Boga, tak, dając finansowo, łożąc na jakieś cele i myślą, że oni wtedy sobie jakoś zarobią, jakieś fory sobie zrobią u Boga i Bóg wtedy będzie im błogosławił w innej dziedzinie. My, znając serce naszego taty, wiemy, że to tak nie działa i nie możemy nic zrobić, żeby go przekupić, żeby go przekonać. I zresztą nie musimy tego robić, ponieważ on ma miłość i dobroć względem nas, która nam się w ogóle nie mieści w głowie. Jedyne, co musimy zrobić, to po prostu przyjąć tą miłość, zrozumieć ją i naśladować tą dobroć i hojność, która jest w sercu naszego taty. Tak więc rzucam dzisiaj wyzwanie. Zastanów się, w jakiej sferze swojego życia możesz dać. Możesz dać tak, by było to dla ciebie poświęceniem. Dlatego, że ci ludzie, którzy tutaj, ci bogaci, którzy dawali, oni dawali z tego, co im zbywało. Czyli to nie było poświęcenie. To być może był jakiś taki obrzęd, czy też zwyczaj, albo chcieli może pokazać się wśród innych ludzi, że oni dają i to dużo dają, bo nie są byle kim, nie są biedakami. I to ich nie bolało, tak? Ale to właściwe dawanie musi być jakimś rodzajem ofiary i poświęcenia z naszej strony. Zaufania, że to, co dajemy, nie ogołoci nas, nie sprawi, że my teraz będziemy bezradni i że będziemy biedni, ale że ochotnego dawcę miłuje Bóg i błogosławi Bóg i Bóg nie zostawi nas w biedzie, nie zostawi nas samych w tej sytuacji. Tak więc pomyślmy, kochani, jak możemy dać niekoniecznie pieniądze, jak możemy dać swój czas, swoją uwagę w takiej hojności, w takiej wolności, że nie stracimy, że nie będzie nam gorzej, tylko Pan Bóg nas wynagrodzi za to. Drogi Tato, pobłogosław nam w tych poszukiwaniach Twojej woli, Twojego głosu, słuchania Twojego głosu w tej kwestii, bo chcemy być Tobie posłuszni. Nie chcemy robić czegokolwiek tylko po to, żeby się Tobie przypodobać, czy też żeby, nie wiem, po prostu wypełnić to słowo, które żeśmy przeczytali. Chcemy z Twojego ducha mieć zrozumienie i natchnienie,
gdzie Ty nas teraz posyłasz, byśmy hojnie dawali? Byśmy hojnie dawali, czy jeśli chodzi o pieniądze, czy chodzi o czas, czy naszą uwagę, którą możemy poświęcić innym ludziom. Chcemy mieć otwarte serca, takie jak Ty, patrząc na Twoje błogosławieństwo i to, co Ty robisz w naszym życiu, a nie na środki takie ludzkie, takie materialne, że tak powiem, które mogą się skończyć i zasoby, które po prostu są stworzone z tego świata. Chcemy kierować uwagę na Ciebie, na Twoją nagrodę, na Twoje błogosławieństwo, na to, jak Ty na to patrzysz. Chcemy podobać się tylko Tobie. Wiemy, że już się podobamy, Ty nas kochasz, ale chcemy Ciebie naśladować. Chcemy być Twoimi dziećmi stworzonymi na Twoje podobieństwo, którzy dają, mają otwarte serca i nie boją się, że nam nie starczy. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen, kochani. Błogosławię Was z całego serca. Zapraszam Was na moją stronę agatastrzyżewska.com. Tam znajdziecie dużo dobrych, mięsistych materiałów, również pisemnych. Tutaj słuchacie, ale być może macie ochotę coś poczytać. Tam w mojej zakładce podcastowej i blogowej znajdziecie coś do posłuchania i coś do poczytania. Niech wyjdzie Wam to na zdrowie. Wzrastajcie duzi, silni w Panu Bogu. A ja żegnam Was i do zobaczenia jutro z Panem Bogiem.